Jeżeli chodzi o kanalizację, to co mówiła pani skarbnik, to wszystko jest uzależnione od tego dofinansowania. Dlatego to nie, że my nie chcemy robić, czy nie chcemy ruszać, tylko dopóki nie mamy podpisanej umowy na dofinansowanie, to musimy poczekać. No, wszystko jest na dobrej drodze, jeżeli faktycznie pogoda będzie sama, zimno, że można robić w listopadzie, w grudniu, w październiku, no to może do tego roku jeszcze. Mamy przyrzeczenie, że dostaniemy to dofinansowanie i wtedy wszystko już.